Cześć, witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczymy się zarabiać solidne pieniądze i prosperować jako coach. Dzisiaj będzie o 5 srokach i o próbie łapania ich za ogon. Zacznę od krótkiej historii. W pierwszych latach mojego biznesu postanowiłam sobie, że na pewno ten biznes zbuduję najlepiej i najszybciej, jeżeli będę używała tak wielu strategii marketingowych, jak to jest możliwe, czyli obserwowała, co robią inni coachowie, czytała o tym, jak to się robi, chodziła na kursy, brała stamtąd wszystko i implementowała w swoim biznesie. Mój plan marketingowy wyglądał mniej więcej tak. Popatrzę, gdzie mam rysować, żeby to było widać dla Ciebie. Ok. Tutaj był mój biznes, prawda, który nazywał się Momentum Coaching, zresztą tak samo jak dzisiaj. I od tego biznesu odchodziło bardzo wiele różnych promieni, takie słońce. Każdy z tych promieni reprezentował jakąś strategię marketingową. Na przykład pisałam artykuły na różne portale internetowe, które służyły mojej grupie docelowej. Webinary, strona internetowa, jakiś newsletter, jakiś blog, ulotki, jakieś wizytówki, jakieś partnerstwa strategiczne, jakiś marketing środowiskowy, Facebook, YouTube, Instagram. Jeszcze go wtedy nie było, ale jakby był, to bym na pewno go dopisała. Networking. Tak naprawdę to tych promieni było dużo więcej. Nie będziemy ich teraz wszystkich wymieniać ze względu na czas i nie chcę Cię tym wszystkim zanudzić, ale ja starałam się robić to wszystko. Czyli robiłam wszystkie te strategie, wstawałam rano, myślę, ok, to co dzisiaj zrobimy? Może to, może to, może to. Po pewnym czasie czułam się bardzo zmęczona, dlatego że miałam bardzo dużo pracy, jak widać, po pierwsze. Po drugie, nie bardzo wiedziałam, w co mam ręce włożyć, że tak powiem, każdego dnia, bo wszystko mnie ciągnęło i trzeba było wszystko robić i czułam ogromną presję i nawał, że tak powiem, zajęć i zadań na swojej głowie. Po trzecie, to co było najgorsze, nic z tego dobrego nie wychodziło. To znaczy, gdzieś tam się pojawiał klient jeden, drugi, ale nie budowało mi to praktyki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli staramy się robić bardzo wiele rzeczy, czyli złapać tutaj w moim przypadku pewnie z 60 stron za ogon albo 16, to wtedy nie łapiemy żadnej dobrze, dlatego że nie uczymy się robić tego poprawnie, nie zgłębiamy tematu i zresztą robimy mnóstwo z tych strategii po prostu nie będzie działało na pozyskiwanie klientów. Poszłam po rozum do głowy po jakimś czasie i tą mądrość i wiedzę i doświadczenie chciałabym Ci przekazać w tym wideo. Jakich srok potrzebujesz? Ja bym teraz zaproponowała Ci narysowanie takich 3 kwadratów, które reprezentują 3 typy marketingu, o których bardzo często mówię w swoich webinarach i w swoich innych przekazach, więc być może już to słyszałeś. Pierwszy marketing to jest marketing aktywny, czyli taki marketing, który pozyskuje bezpośrednio nam klientów, z którym jest tak ekspozycyjny i daje tyle wartości, buduje taką relację z ludźmi, że po takich działaniach powinniśmy mieć od razu klientów, jednego, dwóch czy trzech i tak dalej, prawda? Drugi rodzaj marketingu to jest marketing wizerunkowy. Okay? To jest marketing taki, który buduje, którego rolą nie jest pozyskiwanie bezpośrednio klientów, chociaż tak się czasami może zdarzyć, ale jego rolą jest zbudowanie solidnego wizerunku naszego, tak aby jeszcze bardziej wzmocnił ten marketing. Teraz dam Ci kilka przykładów. Trzeci rodzaj to jest tak zwany marketing kontaktowy, czyli utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy wchodzą w relacje, w kontakt z nami poprzez na przykład marketing aktywny i nie są gotowi, żeby stać się klientami od razu, potrzebują czasu na to, aby się nimi stać. I to, co im wysyłamy w międzyczasie, gdzie o nas słyszą, gdzie nas widzą i co do nich mówimy, to jest właśnie marketing kontaktowy. Zacznijmy od końca. Marketing kontaktowy to jest to, co ja robię w tej chwili, czyli oglądasz mojego bloga. Być może robisz to raz na jakiś czas, być może robisz to religijnie co tydzień, co by mnie bardzo cieszyło oczywiście.
czyli przypominam o sobie i daję Ci coś wartościowego. Jesteś moim potencjalnym klientem, dlatego że jeżeli temat by Cię nie interesował, no to po prostu byś mnie nie oglądała tutaj, prawda? Jeżeli chodzi o marketing wizerunkowy, to jest na przykład strona internetowa, to jest jakiś fanpage na Facebooku, to jest jakaś ulotka czy logo i tak dalej. Coś, co, gdzie ludzie mogą Cię sprawdzić, gdzie mogą poczytać o Tobie więcej, zbudować większą wiarygodność możesz zbudować większą relację. Rzadko z tych strategii wizerunkowych pojawia się klient samo przez się, że przyjdzie na Twoją stronę i od razu zapisze się jako klient. Ale na przykład przyjdzie na Twoją stronę i przeczyta o tym, że robisz warsztat albo webinar, albo masz coś darmowego, bardzo fajnego do zaoferowania i dostanie dużo wartości od Ciebie, dostanie coś, co już zacznie generować jakieś zmiany w jego życiu, poszerzy jego perspektywę, dostanie fajną wartość, stamtąd możesz mieć klientów. I teraz wróćmy do naszych srok, żeby ich nie było 16 albo 60. Z każdego z tych rodzajów marketingu potrzebujesz przynajmniej jednej strategii. One, tutaj może być kilka strategii, tutaj też jest kilka i tutaj też jest kilka, ale można sobie wybrać po jednej, najwięcej dwie strategie z każdego, żeby nie zarzucić się ilościami strategii i żeby opanować te, które wybieramy, na tyle dobrze, żeby one nam po prostu dobrze wychodziły. Czym się kierować przy wyborze? Przede wszystkim kierować się swoimi preferencjami. Nie każda z nas lubi robić webinary i w ogóle nawet nie ma ochoty czasami polubić, więc zdecydujmy się na przykład na wystąpienia na żywo, prawda? Albo odwrotnie. Nie każdy ma ochotę nagrywać się tak jak ja na bloga i robić to na YouTubie na przykład, no to piszmy wtedy, ale dajmy coś z marketingu kontaktowego. Strona internetowa wydaje mi się, że jest musem, że tak powiem, w dzisiejszych czasach, chociaż znam coachów, którzy prosperują i strony nie mają, ale to są wyjątki. Ale to, co tutaj wkładamy do tego marketingu wizerunkowego, to też nie może być 15 strategii. Po jednej, dwie z każdego. Ja bym powiedziała, zacznij od jednej, opanuj to dobrze. Zbudować stronę internetową zabiera dużo czasu, jak wiemy, dobrą stronę internetową. Nauczyć się robić webinary, nauczyć się robić dobre wystąpienia publiczne, to też zabiera trochę czasu, prawda? Tak samo tutaj pisanie bloga. Więc jeszcze raz, nie 16, nie 60, 3 do 6. Ja bym powiedziała, zacznij od 3. Mam nadzieję, że to Ci troszeczkę upraszcza i zdejmuje trochę ciężaru z ramion. Przy okazji, pod spodem zobaczysz wywiad z Kasią Frankowską, która jest absolwentką Prosperuj jako coach, która radzi sobie bardzo fajnie w tej chwili w swoim biznesie, z czego i ona, i ja jesteśmy bardzo dumne. I Kasia też o tych 5 srokach mówi w którymś momencie na swoim wywiadzie, więc zapraszam Cię do obejrzenia.